poniedziałek. Ja. Wtorek. Ja. Środa. Ja. Czwartek. Ja. Czytając mój dziennik, jakiego doznajecie wrażenia? Czy nie takiego, że wieśniak z Sandomierskiego wszedł do fabryki roztrzęsionej, wibrującej i spaceruje po niej, jakby chodził po własnym ogrodzie? Oto piec rozżarzony, w którym fabrykują się egzystencjalizmy. Tu Sartre z rozpalonego ołowiu przyrządza swoją wolność, odpowiedzialność. Tu warsztat poezji, gdzie 1000 ociekających siódmym potem robotników w pędzie zawrotnym taśmi trybów operuje coraz ostrzejszym nożem superelektromagnetycznym w coraz twardszym materiale. Tu zaś kotły bezdenne, w których fabrykują się światopoglądy, ideologie, wiary. Oto czeluść katolicyzmu. A tu huta marksizmu. A tu młot psychoanalizy. Oto studnie artezyjskie Hegla i obrabiarki fenomenologiczne. A tu zaś stosy galwaniczne i hydrauliczne surrealizmu lub też pragmatyzmu. A ja przechadzam się pośród tych maszyn i wytworów z miną obojętną, bez większego zainteresowania. Zupełnie jakbym chodził po sadzie, tam u siebie, na wsi. I co pewien czas próbując tego lub owego wyrobu, jak gruszkę albo śliwkę, mówię, to jakieś dla mnie za twarde. Albo... to na moją miarę zbyt obfite. Lub też... A do diabła z tym, to niewygodne, za sztywne. Albo... O, nie byłoby takie złe, gdyby nie było takie rozpalone. Więc robotnicy obrzucają mnie spodełbanie chętnym wzrokiem. Oto wśród producentów zjawił się konsument. Byłem, jako się rzekło, szlacheckiego, ziemiańskiego pochodzenia. A to jest obciążenie prawie równie silne i odrobinę tylko mniej tragiczne, co czuć za sobą tysiąclecia banicji żydowskiej. Ziemianin, obojętny szlachcic polski czy farmer amerykański, będzie zawsze z nieufnością odnosił się do kultury, bo jego oddalenie od wielkich skupisk czyni go opornym na międzyludzkie spięcia i wytwory. I będzie miał naturę pana. Zażąda, aby kultura była dla niego, nie on dla kultury. Wszystko, co wiąże się z korną służbą, oddaniem, poświęceniem, będzie mu się wydawać podejrzane. Któremuż z wielkich panów polskich, sprowadzających ongiś obrazy z Włoch, przyszło ukorzyć się przed dziełem, które wieszał na ścianie? Nie, traktowana jest pańska i dzieła, i mistrzu. Otóż ja, choć zdrajca i wykpiwacz mojej sfery, byłem przecież z niej. I wielu moich korzeni należy szukać w epoce największego rozwydrzenia szlacheckiego XVIII wieku. Jestem bardzo z epoki saskiej. Ale na tym nie koniec. Ja, tkwiąc jedną nogą w poczciwym świecie ziemiańsko-szlacheckim, drugą w awangardzie i intelekcie, byłem pomiędzy światami. A być pomiędzy to też niezły sposób na wywyższenie, albowiem stosując zasadę divide et impera, możesz sprawić, że oba światy zaczną się nawzajem pożerać, a ty możesz wymknąć się
Miałem zwyczaj, że z moimi wiejskimi krewniakami byłem, żeby ich zdenerwować, artystą. A z artystami, żeby ich rozścieczyć, obywatelem ziemskim, jak się patrzy. Mnie zawsze irytowali artyści nazbyt fanatyczni. Nie znoszę poetów, którzy są zanadto poetami. Malarzy nazbyt oddanych malarstwu. Ja w ogóle żądam od człowieka, żeby się nigdy niczemu całkowicie nie oddawał. Żeby był zawsze trochę poza tym, co robi. Chciałem być. Być sobą. Sobą. Ani artystą, ani ideą, ani żadnym dziełem swoim. Sobą. Koncert w Kolonie. Jakież znaczenie ma najlepszy wirtuos w porównaniu z dyspozycją mojej duszy, która dziś po południu przesiąknięta została na wskroś melodią fałszywie przez kogoś zanuconą, a teraz odpycha ze wstrętem muzykę podaną przez wyfraczonego metrena złoconym półmisku z pulpetami. Nie zawsze jedzenie smakuje najlepiej w restauracji pierwszej klasy. Dla mnie prawie zawsze sztuka przemawia silniej, jeżeli jest podana w sposób fragmentaryczny, przypadkowy, sygnalizując mi jedynie swoją obecność, pozwalając przeczuć siebie poza nieudolnością interpretacji. Wolę Chopina dolatującego przez okno na ulicy, niż Chopina z wszelkimi szykanami na koncertowej estradzie. Ten Niemiec pianista galopował stowarzyszeniem orkiestry. Ukołysany jego tonami, błąkałem się w jakimś rozmarzeniu. To znowu wspomnienia, sprawa, którą mam jutro załatwić, piesek Bumfili, foksterierek. Tymczasem pianista galopował. Byłże to pianista czy koń? Bym przysiągł, że to wcale nie dzieło Mozarta, ale oto, czy ten rączy rumak weźmie w cuglach Chorowica i Rubinsteina. Faceci i facetki tu obecni zajęci byli pytaniem, jakiej miary jestem wirtuos, czy jego piana są na miarę arał, czy jego forta na wysokości guldy. I wydawało mi się, że to mecz bokserski. I widziałem, jak on bocznym sierpowym pasażem zajechał Brajłowskiego. Oktawami łupnął Gzekinga. Trylem wymierzył nokaut Solomonowi. Pianista, koń, bokser. Wtem wydawało mi się, że to bokser, który dosiadł Mozarta. Jedzie na Mozarcie, tłukąc go, waląc, bębniąc i kłując go ostrogami. Co to? Co to? Dojechał do mety. Oklaski, oklaski, oklaski. Dżokej zsiadł z konia i kłaniał się, ocierając czoło chusteczką. Westchnęła hrabina, z którą siedziałem w loży. Cudne, 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 rzekł hrabia jej mąż. Ja się nie znam, ale miałem wrażenie, że orkiestra nie nadążała. Oklaski. Oklaski znawców. Oklaski amatorów. Oklaski ignorantów. Oklaski stadowe. Oklaski wywołane oklaskami. Oklaski rosnące z sobą, pięczące się na siebie, podniecające, wywołujące siebie. I nikt już nie mógł nie klaskać, ponieważ wszyscy klaskali. Przestańcie kłamliwie twierdzić, że sztuka zachwyca. Powiedzcie zgodnie z prawdą, że wprawdzie sztuka od czasu do czasu zachwyca, ale że ludzie zmuszają się wzajemnie do tego, by ich zachwycała. Poszliśmy za kulisy złożyć hołd artyście. Artysta ściskał dłonie, przyjmował zaproszenia. Z bladym uśmiechem wędrownej komety przyglądałem się jemu i tej jego wielkości. On sam wydawał mi się bardzo przyjemny. Ot, inteligentny, kulturalny. Ale ta jego wielkość.
Tę wielkość nosił on na sobie jak frak. W istocie nie była mu skrojona przez krawca. Na widok tylu skwapliwych hołdów mogłoby się wydawać, że nie ma większej różnicy między jego sławą a sławą Debussy'ego czy Ravela. Jego nazwisko było również na ustach wszystkich. Wszak był artystą jak oni. A jednak. Czy on był sławny jak Beethoven? Czy jak nożyki do golenia Gillette i wieczne pióro Watermana? Jakaż różnica między sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia? Wstaję około 11:00, ale golenie odkładam na później, bo bardzo nudzące. Śniadanie złożone z herbaty, pieczywa, masła, 2 jaj. W parzyste dni tygodnia na miękko, w nieparzyste na twardo. Kupiłem na wyprzedaży 6 koszul letnich po bardzo niskiej cenie. Czy jest w porządku, żeby autor był bezbronny wobec krytyka? Dlaczegoż to opinia pana X, która jest jedną więcej prywatną opinią, ma być wyniesiona na wyżyny wyroku przez sam fakt, że on pisuje w gazecie? Dlaczego mam się godzić na to arogancję, na tę impertynencję, na to pośpieszne niechlujstwo, mieniące się uroczyście krytyką? Ale przede wszystkim zadałem sobie pytanie, czy jest w porządku, żeby autorzy podczas pisania przybierali minkę, jak gdyby krytyka nic a nic ich nie obchodziła, jak gdyby owe sądy działy się na innej planecie, podczas gdy wszyscy piszemy dla ludzi. Sąd ich jest dla nas decydujący, lęk przed nim dominujący. Dość już dzieł niewinnych, które wchodzą w życie, jak gdyby nie wiedziały, że będą gwałcone tysiącem idiotycznych ocen. Ale obrona przed tymi opiniami jest możliwa jedynie wówczas, kiedy zdobędziemy się na pokorę i wyznamy, jak bardzo one są dla nas ważne, nawet gdy pochodzą od głupca. I tu rodzi się największy skandal krytyki i jej niemoralność. Pytanie jest takie. W jaki sposób człowiek niższy ma krytykować człowieka wyższego? Jak to może się stać, nie stając się równocześnie absurdem? A jednak i Ksiński, oceniający, dajmy na to, Norwida, staje w sytuacji dla siebie absurdalnej, niemożliwej. Bo aby osądzać Norwida, trzeba być powyżej Norwida, a jest równocześnie poniżej Norwida. Krytyka nie jest osądzaniem człowieka przez człowieka. Kto ci dał prawo? Lecz starciem dwóch osobowości na absolutnie równych prawach. Wobec czego nie sądź. Opisuj tylko swoje wrażenia. Nigdy nie pisz o autorze, o dziele, ale o sobie w konfrontacji z autorem i dziełem. O sobie wolno ci pisać. Dzisiaj zdumiewa mnie delikatność tych hipopotamów. Kiedy ja jestem na wierzchu i mogę od czasu do czasu dla zabawy zaleźć im za skórę. Bo chyba cieniutka ta skórka. Zdarza się bowiem, że taki matoł, nie połapawszy się jeszcze, że się tak wyrażę, we właściwym stosunku sił, skrobnie coś z przyzwyczajenia pod moim adresem. Parę epitetów, na przykład zero, błazen, kanciarz. A gdy ja odpowiem mu pięknym za nadobne, podnosi wrzask w niebo głosy. Ha. Jemu wolno pisać, żem pajac, a mnie nie wolno, że tępy. Ja się nie zgadzę, że wasza profesorska czy felietonowa głupota szkalowała bez przerwy moją pracę literacką, która, jak się okazuje dzisiaj, jest coś warta. Zrobiliście, co mogli, żeby mi uprzykrzyć życie, zniszczyć. I po części to wam się udało. Gdyby nie wasza mierność, płaskość, nie byłbym może przez wiele lat przymierał głodem w Argentynie.
a i inne upokorzenia byłyby mi oszczędzone. Stanęliście pomiędzy mną a światem. A niech wam będzie, to wam wybaczam. I nie oczekuję, że któryś z was wybąka coś w rodzaju cichego przepraszam. Ale jak wybaczyć, że zwyciężyliście w moim nad wami zwycięstwie? Tak, pocieszcie się. Zwyciężyliście w klęsce swojej, bo sprawiliście, że mój sukces przyszedł za późno, o 10-20 lat, kiedy już za bliski jestem śmierci i ona zaraża mi klęską cały mój triumf. Nie jestem, wiecie, dosyć jurny, aby się nacieszyć rewanżem. Triumf. Ależ wy nawet tego mnie pozbawiliście. Środa. Ja. Czwartek. Ja. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeżeli dla siebie, to dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, to dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? Mówisz do siebie tak, żeby cię inni słyszeli. Jeżeli więc imponuje nam wielkość nasza lub nasza przeszłość, to znaczy, że one nam w krew nie weszły. Mój stosunek do Polski wynika z mojego stosunku do formy. Pragnę uchylić się Polsce, tak jak uchylam się formie. Pragnę wzbić się ponad Polskę, jak ponad styl. Tu i tam to samo zadanie. Poniekąd czuję się Mojżeszem. Zabawna w naturze mojej ta skłonność do przesady na własnym punkcie. Ha, ha! Dlaczego, zapytacie, czuję się Mojżeszem? 100 lat temu poeta litewski wykuł kształt polskiego ducha. Dziś ja, jak Mojżesz, wyprowadzam Polaków z niewoli tego kształtu. Polaka z niego samego wyprowadzam. Podchodzę do Polaka i mówię mu: ty całe życie padałeś przed nią na kolana. Spróbuj teraz czegoś wręcz przeciwnego. Powstań. Pomyśl, że nie tylko ty masz jej służyć. Także ona ma służyć tobie, twemu rozwojowi. Wyzbądź się zatem tej nadmiernej miłości i czci, które cię pętają. Spróbuj wyzwolić się z narodu. Na co ten Polak odpowiedziałby mi z wściekłością: oszalałeś? Cóż ja bym był wart, gdybym to zrobił? A ja na to: musisz, bo to już dziś nieuniknione, ustalić, co jest dla ciebie najwyższą wartością, Polska czy ty sam. Musisz wybrać, co jest dla ciebie bardziej zasadnicze, być człowiekiem w świecie czy Polakiem. Jeżeli przyznasz prymat swemu człowieczeństwu, musisz uznać, że ona o tyle ci jest przydatną, o ile mu sprzyja. Jeśli natomiast hamuje cię lub patrzy, musi zostać przezwyciężona. Decyduj się zatem. Ale on odparłby mi namiętnie: nieprawda i nie złudzisz mnie twoją sofistyką, gdyż ja, będąc Polakiem, tylko w narodzie swoim mogę uzyskać swoje człowieczeństwo. Czy pies jest zwierzęciem tylko? Pies jest zwierzęciem, ale jako pies, konkretny pies, wyżeł lub buldog, a koń, a gęś. Więc nie odbieraj mi mojej konkretności, bo ona jest moim życiem. Na co ja, ujmując go pod ramię: czy łudzisz się, że możesz osiągnąć konkret, czyli rzeczywistość, nie dopowiadając własnych uczuć? Wyznaj, ona cię ogranicza, krępuje. A on: milcz, nie mogę tego słuchać! Na to ja: chcesz istnieć naprawdę? A boisz się własnych myśli?
Polak z natury swojej jest Polakiem. Jeżeli więc Polak bardziej będzie sobą, tym bardziej będzie Polakiem. Jeżeli Polska nie pozwala mu na swobodne myślenie i czucie, to znaczy, że Polska nie pozwala mu być w pełni sobą, czyli w pełni Polakiem. Siła zbiorowa rodzi się w ten sposób, że każdy zdobywa się na pewne ustępstwo z siebie na rzecz mocy zbiorowej. W ten sposób rodzi się potęga wojska, państwa, kościoła, potęga narodu. Ale to się odbywa kosztem jednostki. A jeżeli naród jest tak historycznie i geograficznie umieszczony, że nie może dojść do potęgi, cóż wtedy? Wtedy ta polskość, spontaniczna i naturalna, zawarta w każdym z nas, doznaje wielkiego uszczerbku. Bo oto wyzbyliśmy się naszej własnej szczerości na rzecz mocy zbiorowej, której nie uzyskaliśmy, ponieważ jest nieosiągalna. Więc spalamy się. A z tego spalania tylko dym. Dążyłem do tego, ażeby Polak mógł z dumą powiedzieć: należę do narodu podrzędnego. Z dumą. Albowiem, jak łatwo zauważycie, takież powiedzenie tyleż poniża, co i wywyższa. Ono degraduje mnie w charakterze członka zbiorowości, ale zarazem osobiście wywyższa mnie ponad zbiorowość. Oto nie dałem się oszukać. Znam swoje umiejscowienie w świecie. Jestem przeto człowiekiem pełnowartościowym. Nie ulegało dla mnie wątpliwości, że Polacy żyli na dnie serca swojego podwójnym uczuciem wobec zmęczonej i udręczonej ojczyzny. Uwielbiali ją, tak, ale i nienawidzili. Kochali, tak, ale i przeklinali. Była ich świętością i przekleństwem, siłą i słabością, chwałą i upokorzeniem. Ale w stylu polskim, w stylu narzuconym przez zbiorowość, dawała się wyrazić tylko jedna strona medalu. Nasza literatura na przykład, pozbawiona wszelkiego istotnego indywidualizmu, umiała się zdobyć jedynie na afirmację narodu. A tamto uczucie niechętne lub wrogie, obojętne lub wzgardliwe, pozostawało niewyznane, błąkające się samopas, jak grzech, jak anarchia. Więc cały mój zabieg sprowadzał się do stworzenia zasady, która by pozwoliła jawnie uruchomić ten drugi biegun odczuwania. Pozwoliła usankcjonować herezję. Jedna rzecz mnie niepokoiła. Ja nienawidziłem narodu. Bo nie mogłem go znieść. A nie mogłem go znieść wskutek tchórzostwa. Lecz w takim razie cóż były warte moje rady, kiedy wynikały z mojej niemożności sprostania życiu? Ja, dekadent, miałem wskazywać drogę innym? Lecz ten okropny problem został już wielokroć razy przemyślany. Wszak wiadomo, że postęp i rozwój nie są dziełem ludzi przeciętnie zdrowych, tych zaledwie zdających sobie sprawę, lecz właśnie wypracowany bywa przez istoty kalekie, wygnane z zacnej normalności. Wszak chory lepiej uchwyci treść najgłębszą zdrowia, bo go nie posiada, bo za nim tęskni.
Poszedłem do modnego sklepu w Ostende i kupiłem parę bucików, które okazały się za ciasne. Wróciłem więc do tego sklepu i wymieniłem tę parę na inną. Tego samego fasonu i numeru i w ogóle identyczną pod każdym względem, która okazała się równie ciasna. Bywa, że sobą zdumiewam siebie. Jeżeli mogę współżyć z katolicyzmem, to dlatego, że coraz mniej mnie obchodzą idee, a coraz większy nacisk kładę na stosunek człowieka do idei. Idea jest i będzie zawsze parawanem, za którym dzieją się rzeczy inne, ważniejsze. Myślenie w oderwaniu od rzeczywistości jest czymś wspaniałym, majestatycznym, a rozprowadzony w masie istot namiętnych staje się niczym innym jak tylko wrzaskiem. Znudziły mi się głupie dyskusje, kontredans argumentacji, puste formuły filozofów. Rozmowy nasze byłyby wspaniałe, tak, odkrywcze, gdyby nie odbywały się 20 pięter powyżej nas. Byłem niedawno u pewnego intelektualisty na śniadaniu. Nikt by się nie domyślił, słysząc te definicje poparte tylu cytatami, że to zupełnie ślepy półgłówek, który wyżywa się w sferze wyższej. To znużenie nie tylko mnie jest właściwe. Już prawie nie wsłuchuję się w treść słów, a słucham tylko tego, jak one zostały wypowiedziane. I żądam od człowieka jedynie tego, aby nie dał się ogłupić swoją własną mądrością, aby jego światopogląd nie odebrał mu naturalnego rozumu, jego filozofia nie uczyniła go tępym. Żyję w świecie, który jeszcze karmi się ideami, doktrynami, ale symptomy choroby są coraz wyraźniejsze. Pacjent już dostał czkawki. Czy domagam się dziś od ludzkości, aby była postępowa? Zapewne. Ale przede wszystkim pragnąłbym, żeby ten drugi człowiek mnie nie ugryzł, nie zapluł, nie zadręczył. I tu spotykam się z katolicyzmem. Łączy mnie z nim jego przenikliwe wyczucie piekła zawartego w naturze ludzkiej i lęk przed nadmierną dynamiką człowieka. Kościół boi się człowieka i ja boję się człowieka. Kościół nie ufa człowiekowi i ja nie ufam człowiekowi. Kościół, przeciwstawiając doczesność wieczności, ziemi, niebo, usiłuje zapewnić człowiekowi ten właśnie dystans wobec jego natury, który im nie jest konieczny. Decydujące jest to, że i Kościół, i ja pragniemy rozdzielić człowieka. Kościół na pierwiastek ludzki i boski, ja na życie i świadomość. Po okresie, w którym sztuka, polityka, filozofia rozglądała się za człowiekiem integralnym, konkretnym, wzrasta zapotrzebowanie na człowieka nieuchwytnego, będącego grą sprzeczności. A kto nazwie to eskapizmem, jest niemądry. Dojrzewamy mimo wszystko gdzieś na samym spodzie. Jeżeli katolicyzm w moim pojęciu wyrządził wielkie szkody polskiemu rozwojowi, to dlatego, że spłycił się w nas do wymiaru zbyt łatwej i zbyt pogodnej filozofii, będącej na usługach życia i jego bezpośrednich potrzeb. Katolicyzm taki, jaki urobił się historycznie w Polsce, rozumiem jako przerzucenie na kogoś innego, Boga, ciężaru ponad siły. Jest to zupełnie stosunek dzieci do ojca. Dziecko jest pod opieką ojca. Ma go czcić, szanować, kochać, wypełniać jego przykazania. Więc dziecko może pozostać dzieckiem, ponieważ wszystka ostateczność
jest przekazana komu innemu, Bogu i jego ziemskiej ambasadzie kościołowej. Polak uzyskał w ten sposób świat zielony. Zielony, ponieważ nie dojrzały, ale zielony, bo w nim drzewa, łąki są kwitnące, nie zaś czarne, metafizyczne. Żyć na łonie natury, w świecie ograniczonym, zostawiając czarny wszechświat Bogu. Z katolicyzmem głębokim, tragicznym, nie trudno jest porozumieć się dzisiaj literaturze. Albowiem zawiera ona tę treść emocjonalną, która i w nas rośnie, gdy spoglądamy na rozwydrzenie świata. Odwrót, odwrót, odwrót. Kryzys intelektualny, jaki przeżywamy, nie tyle należy przypisać zwątpieniu w siłę rozumu, ile temu, że jego zasięg jest nieznaczny. Z przerażeniem ujrzeliśmy, że otacza nas bezmiar umysłów ciemnych, które porywają nam nasze prawdy, aby je patrzeć, pomniejszać, przerabiać na narzędzie swoich namiętności. I zobaczyliśmy, że ilość ludzi jest bardziej decydująca niż jakość praw. Stąd rośnie w nas gwałtowna potrzeba języka tak prostego i zasadniczego, w którym to spotkaliby się filozof i analfabeta. I stąd nasz podziw dla chrześcijaństwa, który jest mądrością obliczoną na wszystkie umysły. Zmienia się powoli i niedostrzegalnie stosunek katolika do wiary. Iluż z nich zdołacie wyczytać to, co ja przeczytałem w liście czytelniczki? Trzeba wierzyć, że trzeba wierzyć. Trzeba mieć wiarę w wiarę. Ojciec tej pani zapewne wierzył po prostu, bez wstępnych zabiegów. Lecz ona, aby wierzyć, musi najpierw chcieć wierzyć. Więc jeżeli tej katoliczce Bóg przestał się objawiać, jeżeli ona musi go sobie stwarzać, czyż nie spadamy z nieba na ziemię? Czyż ta wola wiary nie jest ludzka, arcyludzka? Tak to i wiara objawiona wraz ze wszystkimi ideami ludzkości rozpoczęła marsz ku swoim źródłom. Niezależnie od tego, jakie są nasze kreda, wszyscy musimy przewekslować ze świata objawionego na świat stwarzający się. Jeśli to nie nastąpi, zniknie ostatnia możliwość porozumienia. Ja na przykład. Czyżbym był metafizyką? Czyżbym nie zgadzał się na ciało? O nie. Ja jestem śmiertelnie zakochany w ciele. Żaden duch nie okupi brzydoty cielesnej i człowiek fizycznie niepociągający będzie zawsze dla mnie z rasy potworów, choćby był to sam Sokrates. Duch? Powiem wam, że największą dumą moją nie jest przebywanie w królestwie ducha, lecz to, że mimo wszystko nie zerwałem z ciałem. I moja grzeszność, namiętność, ciemność bardziej cenne mi są niż moje światło. Jeszcze? Jeszcze wam zwierzyć to i owo? A więc powiem, że największym artystycznym osiągnięciem mego żywota to nie te kilka książek, które napisałem, a to jedynie i po prostu, że nie zerwałem z nieślubną miłością. A słowo ciałem się stało. Któż wyczerpie całą drastyczność w tym zawartym? Kto zawyrokował, że pisze się tylko wtedy, gdy ma się coś do powiedzenia? Przecież sztuka właśnie na tym polega, że nie pisze się tego, co się ma do powiedzenia, ale coś zgoła nieprzewidzianego. Leżałem w słońcu pod nieustannym parciem wiatru.
Żuki jakieś. Nie wiem, jak je nazwać. Pracowicie snuły się po tej pustyni w celach niewiadomych. I jeden z nich, zaledwie na odległość wyciągniętej ręki, leżał do góry nogami. Wiatr go przewrócił. A słońce piekło mu brzuch. To zapewne musiało być bardzo nieprzyjemnym, zważywszy, że ten brzuch zwykł zawsze pozostawać w cieniu. Leżał przebierając łapkami. I wiadomo było, że nic innego mu nie pozostaje, jak tylko owo monotonne i beznadziejne przebieranie łapkami. I już omdlewał. Po wielu godzinach może. Już konał. Ja, olbrzym, niedostępny mu swoim ogromem, który to ogrom czynił mnie dla niego nieobecnym, przypatrywałem się temu wymachiwaniu. I wyciągnąwszy rękę, uratowałem go z kaźni. Ruszył naprzód, przywrócony w jednej sekundzie życiu. Zaledwie to uczyniłem, ujrzałem nieco dalej identycznego żuka w identycznym położeniu i wymachiwał łapkami. Nie chciało mi się ruszać. Ale dlaczego tamtego uratowałeś, a tego nie? Dlaczego tamten, kiedy ten... Uszczęśliwiłeś jednego, drugi ma się męczyć. Wyciągnąłem patyk. Wyciągnąłem rękę. Uratowałem. Zaledwie to uczyniłem, ujrzałem identycznego żuka w identycznym położeniu i przebierał łapkami. A słońce paliło mu brzuch. Czyż miałem przemienić swoją siestę w karetkę pogotowia dla konających żuków? Ale już tak się zadomowiłem w tych żukach, w ich wymachiwaniu cudacznie bezbronnym. No i rozumiecie sami, że skoro zacząłem już to ratowanie, nie mogłem zatrzymać się w dowolnym miejscu. Byłoby to straszne wobec tego trzeciego żuka zahamować akurat na progu jego klęski. Nie, niemożliwe jakieś, nie do popełnienia. Ba, gdyby między tym żukiem a tymi uratowanymi była jakaś granica, coś, co upoważniałoby mnie do zatrzymania, ale właśnie nie było nic. Tylko dalszych 10 centymetrów, no, trochę dalej wprawdzie, ale tylko trochę. A przebierał łapkami tak samo. Jednakże rozglądnąwszy się, ujrzałem nieco dalej cztery żuki wymachujące łapkami. No nie było rady. Wstałem i w ogromie swoim uratowałem wszystkie. Poszły. Nagle oczom moim ukazał się stok, a na nim 5 czy 6 punkcików wymachujących. Żuki. Pośpieszyłem z ratunkiem, wybawiłem. I tak już sparzyłem się z tą ich męką, że widząc nowe żuki po równinach, przełęczach, wąwozach, jąłem ruszać się jako szalały z pomocą. Z pomocą, ale wiedziałem, że to nie może trwać wiecznie, że musi nadejść ten moment, w którym powiem dość, że musi nastąpić ten pierwszy żuk nieuratowany, który, co chwila mówiłem sobie, ten, i ratowałem go, nie mogąc zdobyć się na tę nikczemną, prawie arbitralność, bo dlaczego ten? Aż wreszcie dokonało się we mnie załamanie.
Gładko zawiesiłem sobie współczucie, przystanąłem, pomyślałem obojętnie, no dość tego. Rozejrzałem się, powiedziałem gorąco i trzeba wracać. Zabrałem się i poszedłem. Życie ograniczone, życie lokalne. Żyje się tym, co dzień przyniesie. Nikt się nie rozgląda. Każdy patrzy pod nogi, na ścieżkę swoją. Praca, rodzina, czynności. Przeżyć jakoś. Konkretna egzystencja. Och, to ograniczenie, którego tak jestem spragniony. Kosmos już mnie znużył. Stwierdzam sobie kryzys uniwersalizmu. Przypuszczam, że to dzisiaj choroba wielu. Diagnoza jej taka. Z wieku na wiek poszerzaliśmy nasze horyzonty. Widzenie nasze objęło w końcu całą planetę. Domagamy się moralności dla wszystkich, prawa dla wszystkich, wszystkiego dla wszystkich. I raptem okazuje się, że to niemożliwe. Rozczarowanie, bankructwo, katastrofa. Przecież ja nawet robaczki zrównałem z ludźmi w moim pożądaniu powszechnej sprawiedliwości. Ale policzek wymierzony mojemu duchowi przez pierwszego robaczka nieuratowanego strąca mnie w impotencję. I oto teraz likwidują się we mnie pan równość, wszechsprawiedliwość, wszechmiłość i w ogóle wszelka powszechność. Nie, żebym tego nie chciał. Ale nie mogę temu podołać. Nie jestem przecież atlasem, dźwigającym na barkach cały świat. Świat jest absurdem i potwornością dla naszej nieziszczalnej potrzeby sensu, sprawiedliwości i miłości. Myśl prosta, niewątpliwa. Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja będę po stronie porządku ludzkiego i nawet po stronie Boga, choć nie wierzę. Aż do końca dni moich, także umierając.